вашу пропозицію про прийняття декларації про входження Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Józеф Мацкевич, не треба гучно мовити. Sytuacja jest według mnie tak paradoksalna, jak chyba nigdy w dziejach. Nie zgadzam się z towarzyszem Konradem, że... Dlaczego pan mnie nazywa towarzyszem? Zawołał Konrad ostro. Pomyliłem się i nie zgadzam się, żeby Niemcy byli wrogiem największym. Większym są bolszewicy, bo są bardziej dla każdego narodu niebezpieczni. Z prostej formuły, że żaden Polak nie może być jednocześnie Niemcem, gdyż pojęcia te wykluczają się nawzajem, ale każdy Polak może być jednocześnie komunistą, gdyż pojęcia te często niestety dobrze się nawet rymują. Fałszujemy rzeczywistość, stawiając niekiedy znak równania pomiędzy okupacją niemiecką i sowiecką. Niemiecka robi z nas bohaterów, a sowiecka robi z nas gówno. Niemcy do nas strzelają, a Sowieci biorą gołymi rękami. My do Niemców strzelamy, a Sowietom wpełzamy w dupę. To nie jest więc żadna analogia, lecz odwrotność. Natomiast zgadzam się, że alternatywa szukania porozumienia z Niemcami byłaby absurdalna. Nie z tych względów, o których mówił Konrad, ale z tych, że prowadzi akurat do skutku odwrotnego od zamierzonego. Największą propagandę prosowiecką robi fakt, że z Sowietami walczą właśnie Niemcy. Szukając więc z nimi porozumienia, przechodzilibyśmy nie na antybolszewicką, lecz na probolszewicką robotę. A już abstrahuję zupełnie od znanego faktu, że Niemcy na żadne porozumienie z Polakami nie pójdą, więc nie ma o czym gadać. W czasie II wojny światowej problem polityczny Polski to nie była walka z Niemcami. Bo to nie był żaden problem. Wszyscy się zgadzali z tym, że z Niemcami trzeba walczyć. Właściwie nie było, Polacy nie mieli żadnego innego zdania. Studnicki tam może też to nic nie wychodzi. Natomiast problem zasadniczy był, jak się ustosunkować do Sowietów. I ogromna większość Polaków, nie wszyscy, ale ogromna większość Polaków, tak w kraju, jak i za granicą, wierzyli w to, że mając z tyłu za sobą anglosasów, można dojść do jakiegoś porozumienia z ludzką twarzą, z Sowietami. W to wierzyły wszystkie cztery stronnictwa w kraju, w to wierzyły trzy stronnictwa, za wyjątkiem endeków. Endecy londyńscy na czele z Bieleckim w to nie wierzyli. Ale dziennikarze, publicyści, sporo oficerów, wszyscy w to wierzyli. To był straszny optymizm. I Mackiewicz był jednym z tych ludzi, Józef Mackiewicz, który przeciwko temu się przeciwstawiał. Warto pamiętać o tym, jak społeczność tych ziem, nie tylko Polacy, ale wszyscy, Litwini, Białorusini, ba Rosjanie, przyjmowali wkraczającą armię niemiecką. Przyjmowali Niemców jako wybawicieli z tego piekła okupacji sowieckiej. Trzeba przecież przypomnieć, że całe armie sowieckie, rosyjskie poddawały się bez wystrzału, że witano Niemców w wielu miastach rosyjskich także kwiatami. No właśnie dlatego, że oni nieśli ze sobą koniec bolszewizmu. Czesław Miłosz powiada, że był to okres, kiedy wszyscy odetchnęli po ucieczce Sowietów. Trzeba pamiętać, że był to okres, kiedy w maju, w czerwcu trwały wywózki Polaków z tych terenów na wschód. W nieludzkich warunkach wywożono, w bydlęcych wagonach polskie rodziny masowo. Z komunizmem sowieckim zaczął zapoznawać się bezpośrednio Józef Mackiewicz w Wilnie w roku 1940 po wkroczeniu Armii Czerwonej. I to ostrzeżenie, które jakby pragnął przekazać Mackiewicz społeczeństwu polskiemu, ostrzeżenie przed komunizmem sowieckim, stało się powodem konfliktu, w jaki popadł z władzami podziemnej armii krajowej w Wilnie,
no, mogło to go kosztować nawet głowę. A było tak, że z kolei po wkroczeniu Niemców do Wilna w 1941 roku Mackiewicz opublikował w koncesjonowanym przez Niemców dzienniku, Gońcu Codziennym, kilka reportaży o ludobójstwie sowieckim na terenie Wileńszczyzny i artykuł, w którym, no, powiedziałbym nie bezpośrednio, ale aluzyjnie krytykował zawarty świeżo pakt Sikorski-Majski. Mówił, że właśnie największą klęską, jaka mogłaby spotkać Polskę, to zwycięstwo koalicji anglo-sowieckiej. Józef Mackiewicz współpracował z Gońcem Codziennym od połowy lipca do połowy października 1941 roku. W ciągu tych 3 miesięcy opublikował 4 tytuły. Najpierw w 2 numerze artykuł pod tytułem Przeżyliśmy upiorną rzeczywistość, w którym opisywał realia sowieckiej okupacji Litwy. Następnie 4 odcinki, które później weszły do Drogi donikąd, pod tytułem Moja dyskusja z NKWD. Potem artykuł, a właściwie komentarz polityczny do umowy Sikorski-Majski pod tytułem To dopiero byłaby klęska. Przewidywał w nim, że sojusz angielsko-sowiecki i także dołączenie się do tego sojuszu rządu polskiego spowoduje utratę niepodległości państw bałtyckich, że będzie to cena, jaką trzeba będzie zapłacić za ten sojusz. Niewątpliwie ten właśnie artykuł wzbudził największe namiętności przeciwko Mackiewiczowi. A wreszcie pod koniec opublikował artykuł pod tytułem Prorok z Popiszek. Była to zbeletryzowana historia widziana na Wileńszczyźnie. Też ten fragment wszedł jako fragment późniejszej powieści Droga donikąd. Niewątpliwie sam fakt zamieszczenia w niemieckiej gadzinówce tych artykułów był naganny i można uznać, że było to rodzaj kolaboracji. Jednakże treść tych artykułów zamieszczonych przez Mackiewicza w żadnym przypadku nie podpadała pod żadne kryterium kolaboracji. I sprawa cała zaczęła się od tego, że taki systemem trochę sowieckim, to właśnie w Sowietach tak się robiło, tak wykańczano członków partii, że najpierw opublikowano o nich jakiś bardzo negatywny artykuł. I ten artykuł stawał się podstawą do oskarżenia. I w Wilnie zastosowano dokładnie tą samą metodę, mianowicie w Niepodległości ukazał się artykuł, który ostro bardzo występował przeciwko 3 panom z Gońca, czyli z tej gazety niemieckiej wydawanej przez Niemców, Ancerewicz, Kotlarewski i Mackiewicz. I ten artykuł stał się podstawą do oskarżenia ich. Zresztą Ancerewicz został zastrzelony, Kotlarewski uciekł do Warszawy. Natomiast Mackiewicz pozostał nadal w Wilnie. O ile ja się orientuję, to rzeczywiście wyrok śmierci został na niego wydany. Ale zgodnie z procedurą akowską było tak, że były 2 stadia. Najpierw było wydanie wyroku, a potem ten wyrok musiał być zatwierdzony przez komendanta, lokalnego komendanta Armii Krajowej i dopiero wówczas mógł być wykonany. Statut tych wojskowych sądów specjalnych, chociażby był tak drastyczny i zapowiadał, że apelacji od wyroków nie ma, faktycznie przewidywał jednak apelację. Bo w jednym z artykułów było powiedziane, że można wnieść zażalenie przeciwko wyrokowi. I w takim wypadku komendant okręgowy powołuje nowy sąd i oddaje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zygmunt Andruszkiewicz w Armii Krajowej pełnił bardzo ważną funkcję, bo był szefem informacji przy okręgowym komendancie Wilku. I Andruszkiewicz go zmusił do tego, żeby on napisał to odwołanie, w którym napisał, że jest lojalnym obywatelem Polski, że w końcu nigdy nie pracował, że z Niemcami żadnych stosunków nie ma. I komendant Wilk, jak i jego zastępca, pułkownik Kulikowski, byli, zdaje się, osobiście bardzo przychylni do Mackiewicza. Zaraz powołali nowy sąd.
I tutaj Mackiewicza jeszcze dwukrotnie żądano dodatkowych na wyjaśnień, ale w końcu uniewinnili go. Wtedy, kiedy ten wyrok zostaje skierowany do wykonania, to znaczy późną wiosną 1943 roku, Józef Mackiewicz za zgodą władz podziemnych Armii Krajowej, Zygmunta Andruszkiewicza, pułkownika Wilka Krzyżanowskiego, a na zaproszenie niemieckie, jedzie oglądać groby oficerów polskich w Katyniu. Otóż decyzja o skierowaniu wyroku śmierci na Józefa Mackiewicza do wykonania zapada właśnie w tym momencie. Nie wiadomo dokładnie, czy jest to moment, w którym Józef Mackiewicz ma wyjechać do Katynia, czy też jest to moment, kiedy wraca z Katynia z raportem, w którym stwierdza jednoznacznie, że zbrodni katyńskiej dokonało sowieckie NKWD. Jedno jest pewne, teza Mackiewicza sformułowana wtedy wiosną 1943 roku była nie na rękę zarówno Armii Czerwonej jako sojusznikowi naszych sojuszników, jak i niektórym tezom propagandowym Armii Krajowej z tego właśnie okresu, albowiem w pierwszym momencie nawet w publikacjach Armii Krajowej zbrodnię katyńską łączono z III Rzeszą. Po powrocie z Katynia Mackiewicz opublikował wywiad z nowym redaktorem Gońca. I tam, w tym wywiadzie, wskazał na Sowiety jako sprawców. To podzielało jak czerwona plachta na byka, na tych prosowietczyków, którzy już ukarani zostali za swoją akcję przeciwko Mackiewiczowi. I teraz jeszcze ich ulubiony Związek Sowiecki został tak zhańbiony przez tegoż Mackiewicza. Postanowili wziąć odwet. Na samym Mackiewiczu nie mogli, bo on był uniewinniony, ale zemścili się na Andruszkiewiczu jako tym, który uratował Mackiewicza. Zadenuncjowali Andruszkiewicza do Niemców. I to był jeden, jedyny członek kierownictwa na Wileńskiej AK, który był aresztowany przez Niemców. Zarówno oskarżenia, jak i okoliczności tego wyroku są do dzisiaj niejasne, ponieważ większość informacji, jakie na ten temat otrzymaliśmy, była zebranych po wojnie, po 1945 roku i były one zbierane w celu przygotowania kolejnych oskarżeń przeciwko Józefowi Mackiewiczowi. Jedyne, co można powiedzieć na pewno, to to, że wiosną 1943 roku wyrok na Józefa Mackiewicza zostaje skierowany do wykonania, ale wykonania tego wyroku odmawiają ci, którzy mieli Mackiewicza zastrzelić, a wkrótce ten wyrok zostaje formalnie odwołany. Jesienią 1989 roku w Tygodniku Powszechnym Stanisław Lorenc zamieścił następujące wspomnienie. Wyrok Wileńskiego AK na Józefa Mackiewicza omawiałem ze Stefanem Korbońskim, kierownikiem walki cywilnej, z którym stale współpracowałem, oraz Czesławem Wycechem, dyrektorem Departamentu Oświaty Delegatury Rządu, którego byłem zastępcą. Doszliśmy do wniosku, że materiały dowodowe uzasadniają w zupełności wyrok. Stefan Korboński był zastępcą delegata rządu na kraj i formalnie musiał aprobować wszystkie wyroki śmierci. Rzecz w tym, że nigdy się nie przyznał, że rozpatrywał wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza, że go zatwierdził, a przecież przez kilkadziesiąt lat formułował przeciwko Mackiewiczowi najcięższe oskarżenia. Józef Mackiewicz nie miał zamiaru czekać na ponowną okupację sowiecką Wileńszczyzny. Zatem, jak przypuszczam, z pomocą jakichś fałszywych dokumentów, sądzę, że z pomocą Ronikera i Rady Głównej Opiekuńczej, wyjeżdża z Wilna do Warszawy. Tam w Warszawie próbuje działać politycznie. Odbywa szereg rozmów, próbując przekonać ludzi mających jakiś wpływ na działania polskie, że w interesie polskim żywotnym jest opóźnianie wkroczenia wojsk sowieckich na ziemię polskie, a nie de facto pomaganie Sowietom poprzez akcje dywersyjne wobec choćby transportów niemieckich.
Myśmy już niepotrzebnie, prawda, angażowaliśmy się wyłącznie, prawda, antyprosowiecko, prawda, bo to jest sojusznik naszego sojusznika, prawda, i tutaj cały szereg akcji jako wachlarz i tak dalej były bardzo niepotrzebne i przynoszące właściwie nam bardzo wielkie szkody i straty, prawda, to one w dużym stopniu przyczyniły się do wyniszczenia polskości, prawda, czy w Mińszczyźnie, czy Mochylewszczyźnie, czy coś takiego, prawda, dzięki właśnie tym akcjom, które były robione w interesie angielskim. I za to się praktycznie biorąc nic nie dostawało. Tam oczywiście w Warszawie nie znajduje zrozumienia. Miłosz potwierdza to, mówiąc, że atmosfera w Warszawie już była zupełnie inna. Mackiewicz ze swoimi poglądami był traktowany jak przybysz z Księżyca albo jak ktoś niezbyt rozgarnięty. Był bardzo, ale to bardzo przygnębiony. Przygnębiony był i wtedy bardzo dużo mówił na ten temat, jak to nie należy, jaka jest dysproporcja pomiędzy lękiem społeczeństwa polskiego przed Niemcami i brakiem takiego ogromnego przerażenia tym, co nas czeka ze strony Związku Radzieckiego. I wtedy on wydawał to swoje pismo podziemne, Alarm. Kilka mu numerów wydał. Pisał wszystko, robił sam. Mackiewicz, można powiedzieć, uszedł z Polski przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Już w ostatniej chwili mieszkał jeszcze w styczniu 1945 roku w Krakowie i, prawda, uciekł przez Austrię, dostał się do Włoch. Można powiedzieć, że gdyby został w Polsce, jak się to mówi obrazowo, sowieckie służby nie zostawiłyby po nim nawet krwawej plamy. Później zaś, nie wiem, czy na terenie Czech, czy na terenie Austrii, bo mogło to się stać już, mogło to się stać w Wiedniu, mogło stać się wcześniej, wykupuje dokument uprawniający do stania się pasażerem bardzo specyficznego pociągu. Pociągu, którym jechali uchodźcy ze wschodu, różnych narodowości. Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, przedstawiciele innych narodowości zamieszkałych na terenie rosyjskim. Ci wszyscy, którzy jakoś na tyle wyraźnie ujawnili swoje oblicze antysowieckie, że nie mieli ani powodu, ani zamiaru pozostać i cofali się wraz z cofającymi się wojskami niemieckimi. Podejmując w 1944 roku decyzję o wyjeździe z Wilna, Mackiewiczowie, jak napisał później sam Mackiewicz, podjęli decyzję o ucieczce przed wyzwoleniem. W istocie rzeczy była to decyzja o wyjeździe na emigrację. Debiutem Józefa Mackiewicza na emigracji była relacja Pona Rybaza, relacja z kaźni Żydów wileńskich. Relacja wstrząsająca. Podejrzewam, że w naszej literaturze zbyt mało jak na razie ceniona i doceniana, a wydaje mi się jedną z bardziej wstrząsających relacji literackich na temat Holokaustu w literaturze polskiej i pewnie nie tylko polskiej. Co ciekawe, oprócz druku tego tekstu na łamach Orła Białego, ukazał się on także w takiej broszurze, książeczce zbiorowej, wydanej przez naczelny rabinat wojskowy II Korpusu. Żydzi zaczęli wyskakiwać z połamanych drzwi wagonów, a naprzeciwko biegli w sukurs straży oprawcy w różnorakich mundurach. Z okien zaczęto wyrzucać tłumoki i walizki i oknami też wyłazili Żydzi, sami niechlujni i nieforemni jak ich worki i pakunki. To było dziełem kilku sekund. Pierwszy strzał padł w sposób następujący. Jakiś Żyd wysiadał właśnie tyłem przez ciasne okno, spuścił nogi i wystawił właśnie siedzenie, a policjant podskoczył i z odległości jednego kroku strzelił mu w tyłek. Strzał padł głośny i zaraz zerwały się wrony z pobliskich drzew.
W ogólnym harmiderze nie było słychać, czy krzyczał trafiony. Załopotały tylko jego zwieszone nogi w podciągniętych prawie do kolan nogawicach, także z bosych nóg spadł jeden kalosz, a drugi zadyndał na sznurku przywiązany do kostki. Powstał upiorny wrzask i lament, i wycie, i płacz, i ze wszystkich stron naraz gruchnęły strzały, gwizdnęły kule, spadły z chrzęstem łamanych kości i pękających czaszek uderzenia kolb. Ktoś skakał przez rów i trafiony między łopatki spadł weń jak ciemny ptak z rozczapierzonymi na kształt skrzydeł ramionami. Ktoś pełzł na czworakach pomiędzy szynami. Stary jakiś Żyd zadarł do góry brodę i wyciągnął ręce do nieba jak na biblijnym obrazku. Naraz chlupnęła mu z głowy krew i kawały mózgu. Potoczyły się jakieś koszyki, kobiałki. Wywrócił się w biegu jeden policjant. Gwizdnęła kula. Tam leżało dla czegoś kilku ludzi jeden na drugim. Cicho w poprzek szyny leżał może 9-letni chłopak i choć gdyby krzyczał, nie dosłyszeć by jego głosu, to widać było, że nie żył już, bo nie drgał. Zakotłowało się pod kołami wagonów, bo tam większość szukała ratunku i tam ich najbardziej polewano z broni maszynowej, jak z sikawek w ciemną masę złachmanionych postaci. Oto zeskakuje ta młoda Żydówka, płowy i włosy rozwiane, twarz wykrzywiona w nieludzkim strachu. Z ucha na kosmyku zwiesza się grzebyk, chwyta córeczkę. Nie mogę patrzeć. Powietrze rozdziela taki jazgot straszliwy mordowanych ludzi, a jednak rozróżnić w nim można głosy dzieci o kilka tonów wyższe, właśnie takie jak płacz, wycie, kota w nocy. Nie powtórzy tego żadna litera wymyślona przez ludzi. We Włoszech, w Anconie, na zlecenie biura drugiego korpusu rozpoczął pisanie książki, Białej Księgi o Katyniu, którą wszyscy znamy, która ukazała się pod tytułem Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Nie nosi ona nazwiska Mackiewicza, ale to już jakby jest inna sprawa, która była wyjaśniona dlaczego. Oto oświadczenie Mackiewicza w tej sprawie. Książka w języku polskim pod tytułem Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową generała Andersa jest całkowicie przeze mnie opracowana, skomponowana i napisana. Jestem de facto jej autorem. Zamówienie na napisanie tej książki otrzymałem od rotmistrza Zdzisława Stala, ówczesnego szefa biura studiów w II Korpusie w Rzymie, gdy tam przybyłem w roku 1945. Na wniosek rotmistrza Stala Józef Mackiewicz wycofał swoje nazwisko, ponieważ Stal uznał, że lepiej będzie dla książki, jeśli poprzedzi ją przedmową generał Anders. Nawet ukazało się jedno wydanie we francuskim języku, gdzie autorem jest Anders, Władysław Anders. Znam taką historię, pamiętam, jak opowiadała mi Barbara, żona Mackiewicza, że kiedy ta książka się ukazała, to radziła mężowi, żeby przesłał ten egzemplarz generałowi z dedykacją od autora. Ciąg dalszy oświadczenia Mackiewicza. Wyciągać sprawy na forum publiczne ani mi wypadało, ani nie chciałem. Mimo wszystko polityczne stanowisko Andersa wobec komunizmu, Sowietów, PRL pokrywało się prawie całkowicie z moim. Naturalnie, że ludzie wtajemniczeni wiedzieli doskonale, kto jest autorem książki Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Ponieważ Mackiewicz nie wydał tego pod własnym nazwiskiem, chciał także wydać swoją własną książkę autorską na bazie zebranych materiałów, no i jako ten właśnie świadek ekshumacji katyńskiej. I rzeczywiście w 1948 roku ukazuje się jego książka autorska, pierwsza na świecie autorska książka o Katyniu. Najpierw w przekładzie niemieckim, a następnie idą przekłady włoski, hiszpański, angielski, ale także rosyjski. Tylko jednego wydania, właśnie nie przekładu, bo tu przekład byłby niepotrzebny, nie ma polskiego wydania. Później wyjechali do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkali w Londynie i Brighton. Na przełomie 1954 i 1955 roku Mackiewiczowie wyjeżdżają do Niemiec i osiadają w Monachium.
to miasto będzie ostatnim miejscem ich emigracyjnej tułaczki. Pobyt Mackiewicza w Londynie charakteryzował się materialną biedą, a niedostatkiem. To był główny problem jego. Oni żyli głównie z... Tak, to jest Barbara i Józef. Żyli z reparacji damskich pończoch, tak zwanego podnoszenia oczek. Nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj ktokolwiek wie, co to jest podnoszenie oczek u pończoch. Wtedy te pończochy darły się, zrobiły się oczka i był specjalny zawód takich pań, które podnosiły te oczka, czyli cerowały te pończochy. Ona właśnie między innymi w ten sposób zarabiała. To były grosze oczywiście. Mackiewicz próbował zarabiać coraz więcej z publicystyki i coraz więcej artykułów publikował, ale to nie dawało zadowolenia ani jemu, ani Barbarze. I przy końcu 1949 roku postanowił przerzucić się na pisanie książek. Przeniósł się też wówczas z Londynu do Brighton. I tam mieszkali do 1954 roku, kiedy Barbara została zaangażowana do Voice of America w Monachium. Przeprowadzili się wówczas do Monachium i tam mieszkali do końca życia. Józef Mackiewicz przyjeżdża do Monachium w roku 1955. Ma wówczas 53 lata. W ciągu 14 lat, pomiędzy rokiem 55 a 69, publikuje 6 dużych powieści. W roku 55 2. Drogę donikąd, rzecz o sowietyzacji Litwy w roku 1940 oraz powieść pod tytułem Karierowicz, rzecz całkowicie niepolityczną i niezwiązaną z wydarzeniami historycznymi, rzecz o charakterach ludzkich. W 1957 roku ukazuje się w Paryżu Kontra, powieść o kontrrewolucji nierosyjskich narodów ZSRR i o wydaniu wojskowych formacji kozackich przez Anglików w ręce NKWD. Zachód, prawda, nas zdradził. Najlepszy dowód jest chociażby jego książka Kontra. On się z tą problematyką bezpośrednio zetknął, prawda. On tych ludzi widział, prawda, jeszcze będąc w Wiedniu, prawda, i to obserwował. Zresztą to było bardzo wyraźne. Nawet myśmy, prawda, wtedy byłem, prawda, w redakcji czasopism w Neapolu i pamiętam, że prawda, sceny bardzo dramatyczne, że jednak jacyś ludzie, ci kozacy, którzy udało się tam uciec, prawda, z tego wszystkiego, zjawiali się w polskiej komendzie w placu, błagając o przyjęcie do wojska, prawda, i którzy nie zostali przyjęci. Pierwsza książka, którą napisałem, była ogólnym spojrzeniem na politykę Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, państw neutralnych. Jeden z aspektów uderzył mnie podczas czytania książki Mackiewicza, a także później podczas lektury brytyjskich dokumentów wojskowych. Mówię tu o bardzo dziwnej sprawie w Austrii, gdzie około 40 czy 50 tysięcy kozaków zostało przekazanych Sowietom i nie byli to tylko czynni żołnierze. Wielu z nich w niemieckich mundurach, ale także około 11 tysięcy starych ludzi, kobiet i dzieci. To był potworny czyn, według wszelkich możliwych kryteriów, którego wstydzi się większość normalnych Anglików, nie ich rząd. Ale najbardziej uderzyło mnie to, że pomiędzy repatriantami była bardzo duża liczba białych oficerów rosyjskich. To znaczy ludzi, którzy uciekli przed rewolucją, jak na przykład mój ojciec, a także takich jak ja, urodzonych za granicą. Gdybym urodził się, jak mogło się to zdarzyć, w Paryżu, Warszawie czy Belgradzie, byłbym przekazany Sowietom. 10-letni chłopiec, jak to się zdarzało innym dzieciom. A co jest najdziwniejsze, wszystko to działo się wbrew rozkazom wydanym przez rząd aliantów, przez marszałka polnego Aleksandra, naczelnego szefa sztabu wojsk alianckich w rejonie śródziemnomorskim. Działanie tych rozkazów kończyło się w Austrii i gdzie wszystko się zmieniało, ludzie zostali odesłani i to nie tylko biali emigranci rosyjscy, ale także 1000 oficerów i dowódców niemieckich. Zgodnie z konwencją genewską nikogo nie wolno przekazać
wykazywać, ani mordować czy więzić. A jednak tak się stało i za moment przejdę do następnej rzeczy. Do dziś ta sprawa pozostaje ukrytą zbrodnią w Wielkiej Brytanii. Na mocy umowy zawartej pomiędzy rządem Jego Królewskiej Mości i rządem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, wszyscy kozacy, zarówno oficerowie, jak szeregowi, a także ich rodziny, zostaną przekazani władzom sowieckim. Nastała śmiertelna cisza. Cisza wywołana wielkim skupieniem w sobie, jaka zapada często po wygłoszeniu wyroku śmierci. Anglik mówił jeszcze coś o porządkowej stronie załatwienia sprawy, ale mimo trwającej ciszy nikt go nie słyszał. Pierwszy wystąpił major Ostrowski. Najwidoczniej z trudem dobierał słowa i z jeszcze większym wysiłkiem, usiłując zachować pozory zewnętrznego spokoju, zaprotestował uroczyście w imieniu oficerów i żołnierzy, w imieniu wszystkich kozaków, w imieniu praw i godności ludzkiej. Zaczął mówić coraz szybciej i coraz bezładniej. Wszyscy pojęli, że to, co mówi, nie ma żadnego znaczenia i nie odniesie żadnego skutku. On sam to pojął i raptownie urwał. Anglicy słuchali, co powtarza tłumacz z wyrazem lekkiego znudzenia na twarzy. Im się śpieszyło, aby możliwie najprędzej zakończyć tę scenę, która niewątpliwie dla wielu z nich musiała być osobiście przykrą. Niestety, oświadczył generał, jestem tylko wykonawcą rozkazów, jakie otrzymałem. Wszyscy muszą zostać wydani dobrowolnie lub przy użyciu siły. W tej chwili na plac zajechały ciężarówki. Proszę wsiadać do maszyn. Nikt się nie ruszył. Wtedy nadany znak, stojące w pobliżu tankietki, skierowały na oficerów kozackich lufy armatek. Żołnierze przyjęli postawę gotową do strzału. Ale nikt się nie ruszył. Kontra była bardzo ostrym wystąpieniem przeciwko Anglikom, przeciwko polityce angielskiej w czasie wojny, a głównie po zakończeniu wojny, kiedy Anglicy dość jakby lekką ręką oddali Sowietom jeńców wojennych, jeńców, którzy należeli do armii kozaków, armii kozackiej, która walczyła po stronie Hitlera, ale walczyła w jakimś sensie zmamiona tym, że może coś zyskać dla swojego kraju, dla swojego narodu. I dla Mackiewicza to oddanie w ręce Sowietów tych jeńców, którzy zawierzyli Anglikom, było czymś obrzydliwym. W 1962 roku Mackiewicz publikuje sprawę pułkownika Miasojedowa, jak sam mówi, rosyjską sprawę Dreyfusa, fresk, który rozpoczyna się na początku XX wieku, a który kończy się obrazem bombardowania Drezna w 1945 roku. Jest 13 lutego 1945 roku. W nocy rozpoczyna się operacja Clarion, największy, tak zwany dywanowy nalot lotniczy II wojny światowej. Bierze w niej udział 9 tysięcy samolotów angielskich i amerykańskich. W ciągu 30 minut, w trzech kolejnych falach, zrzucono na miasto 3 tysiące bomb kruszących i 400 tysięcy bomb zapalających. W niecałe 3 godziny później zrzucono jeszcze 5 tysięcy bomb kruszących i 200 tysięcy zapalających bomb fosforowych. Gorąco od fosforu było tak wielkie, że pod jego działaniem pękały oczy. Ludzie przed śmiercią jeszcze ślepi. Nad ranem zrzucono jeszcze 2 tysiące bomb kruszących i 50 tysięcy bomb zapalających. Smród palonego ludzkiego mięsa, już zgniłego, rozciągał się w zależności od kierunku wiatru na wiele kilometrów w promieniu miasta. Według prowizorycznych obliczeń zabito w Dreźnie w nocy z 13 na 14 lutego 1945 roku około 350 do 400 tysięcy cywilnej ludności. 10 lat przeminie, zanim żelazne cenzury racji stanu pozwoliły pisać o rozmiarach i skutkach operacji Clarion. Każda z innego względu. Najpierw hitlerowska, aby nie wpędzać ludzi w panikę i defetyzm. Bolszewicka, aby nie rozpraszać uwagi skoncentrowanej na zbrodniach hitlerowskich popełnionych w Polsce i w Sowietach. Demokratyczna, aby wielkich przywódców nie posądzano o brak poczucia honoru, cnoty najwyżej przez nich cenionej. W rezultacie
nie wiadomo, czy Klara dowiedziała się w końcu, że liczba ofiar zbombardowanego Drezna znacznie przewyższała liczbę ofiar w Hiroshimie, bo większość Europejczyków nie wie o tym do dziś dnia. W 1965 roku wychodzi Lewa Wolna, opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej, a wreszcie w 1969 roku książka pod tytułem Nie trzeba głośno mówić, będąca jakby drugą częścią Drogi donikąd, a zarazem książką, od której rozpoczynają się najgwałtowniejsze ataki na twórczość Józefa Mackiewicza. Obie te powieści są bardzo krytyczne w stosunku do AK i w stosunku do polityki AK. Głównie polityki na Wileńszczyźnie, ale nie tylko. Otóż Mackiewicz uważa, że AK, które było zdecydowanie i jakby bezwarunkowo antyniemieckie, natomiast próbowało dogadywać się z władzami komunistycznymi, nie chciało drażnić Sowietów, jednocześnie dawało się wpuścić w pewne rozgrywki nacjonalistyczne, w pewne walki, które tam powstały pomiędzy rozmaitymi ugrupowaniami politycznymi białoruskimi, ukraińskimi, polskimi, że AK popełniło ogromny, bardzo brzemienny w skutkach błąd i że w gruncie rzeczy w jakimś sensie oddało tą Wileńszczyznę Sowietom bez walki. Jego patriotyzm był patriotyzmem Wielkiego Księstwa Litewskiego. To był inny naród, to nie był naród polski. I on na przykład, jego zdanie gdzieś wypowiedziane, że Związek Sowiecki nie jest dalszym ciągiem Rosji, tylko zaprzeczeniem. Na to żaden Polak się nie godził, dlatego że Polacy, nie wiem jak dzisiaj jest, ale Polacy wtedy, dla nich to był znak równania. Rosja sowiecka czy Rosja dawna. Rosja była wrogiem, prawda? Więc tutaj była ta absolutna przepaść między Mackiewiczem i Polakami, dlatego ja bym go nigdy nie nazwała polskim patriotą. Emigracyjne zacietrzewienie wobec Mackiewicza też się jakoś tłumaczy. Ludzie, którzy znaleźli się w 1945 czy 1946 roku na emigracji, ludzie, którzy najlepsze lata swojego życia spędzili właśnie w konspiracji, którzy, tu był jakby tytuł ich do chwały, do zasług właśnie w polskim państwie podziemnym. No ci ludzie z konieczności, w miarę upływu lat, żyli przeszłością, żyli tą swoją piękną przeszłością z okresu wojny. I żeby ta ich przeszłość była naprawdę, zasługi tej przeszłości były naprawdę niepodważalne, no trzeba było Mackiewicza atakować, dlatego że Mackiewicz przecież zaprzeczał sensowi ich działania. Tylko niewielka część publicystyki Mackiewicza ukazała się w wersji książkowej. Najpierw w 1949 roku ukazała się niemiecka wersja książki pod tytułem Zbrodnia w lesie katyńskim. Była to eseistycznie opracowana wcześniejsza praca zrobiona przez Mackiewicza, czyli Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Listy te były chowane na piersiach i w bocznej kieszeni, i w tylnej kieszeni, i w cholewach butów, zależnie od ówczesnej woli żyjącego jeszcze adresata. Chowane jak relikwie, później wystawione na pokaz i profanację wrogiej niemieckiej propagandy. W odległości 2 kilometrów od Kozich Gór, w miejscowości Gruszczenka, Niemcy zorganizowali na werandzie jednego z domów wystawę eksponatów katyńskich. W gablotkach oszklonych, jak w muzeum, charakterystyczne przedmioty i stan ich zachowania w grobach oglądać mógł każdy. Obok legitymacji, naramienników, banknotów, kwitów, odznak, orderów i masy różnych innych przedmiotów były też listy. Propaganda niemiecka umiała organizować takie pokazy dla własnych celów politycznych. Ta rzecz daleka jest dziś od sprawy i w niczym jej nie zmienia. Raz jeden miałem takie prawdziwe łzy w oczach. To znaczy nie od trupiego swądu i nie od zbawczego dymu ognisk,
A tam właśnie, na werandzie domu, w miejscowości Gruszczenka. Było to trzeciego dnia pobytu. Wróciliśmy z Kozich Gór, za czystym szkłem gablotki, nadpsute kartki, rozpięte pineskami, o wielkim, bardzo czytelnym piśmie. Listy dzieci do ojców. Następnie w roku 1962 ukazała się książka pod tytułem Zwycięstwo prowokacji. Jest to publicystyczny wykład Józefa Mackiewicza na temat historii Europy Wschodniej, historii Polski po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej, czyli pomiędzy rokiem 1917 a początkiem lat 60. Józef Mackiewicz nie traktował PRL-u jako formy państwa polskiego w jakimkolwiek sensie. Traktował po prostu to państwo jako jakąś część ideologicznego imperium komunistycznego, które uważał za imperium zła w najbardziej jaskrawym tego słowa znaczeniu. Czyli PRL go nie interesowała jako forma bytu państwowego, bytu narodowego, do tego stopnia, że w gruncie rzeczy kwestionował sensowność zajmowania się granicami tego państwa, starania się o uznanie międzynarodowe granicy na Odrze i Nysie, zarzucał emigracji w Londynie, że walcząc o uznanie granicy na Odrze i Nysie przez mocarstwa zachodnie, w gruncie rzeczy uznaje PRL za formę istnienia państwa polskiego. Tak radykalne odrzucenie PRL-u jako formy właśnie państwowości Polski prowadziło też do bardzo radykalnej oceny wszystkich obywateli, czy wszystkich nurtów życia publicznego w Polsce, które przyjmowały istniejące realnie państwo polskie nad Wisłą wówczas, prawda, jako formę bytu narodowego, w której trzeba się starać o to, żeby coś poprawić, coś polepszyć, poszerzyć granice wolności, uzyskać jakieś koncesje od partii komunistycznej. Negował również etapowość zmian w powojennej Polsce. Stąd też na przykład granica roku 1956 nie miała dla niego istotnego znaczenia. W gruncie rzeczy uważał, że sytuacja jest analogiczna jak w okresie wcześniejszym i takie zmiany jak zmniejszenie terroru policyjnego czy poszerzenie ram wolności słowa nie miały dla niego istotnego znaczenia. W roku 1972 Józef Mackiewicz publikuje książkę pod tytułem W cieniu krzyża, poświęconą relacji między państwem a kościołem w Polsce, w państwach komunistycznych, a w 3 lata później gruby tom pod tytułem Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, którego tematem jest polityka wschodnia Watykanu podczas pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI. W tych polemikach swoich z polityką Stolicy Apostolskiej Mackiewicz posuwał się bardzo daleko, wręcz zarzucając Watykanowi, że do kręgów decydujących o polityce i sytuacji Kościoła powszechnego przeniknęli agenci komunistyczni. W ten sam sposób właśnie patrzył na politykę kardynała Wyszyńskiego, zarzucając mu, że poprzez te wypowiedzi, które kardynał zgłaszał, o charakterze lojalnym, o to, że Kościół nie walczy z państwem, o tym, że Kościół dąży właśnie do uznania granicy na Odrze i Nysie, o tym, że Kościół się nie angażuje w politykę, że są to w gruncie rzeczy wypowiedzi o charakterze kolaboracyjnym wobec tego reżimu. Nie widział właściwie większego sensu w takiej akcji, prawda, misyjnej, religijnej, która miała na celu w przypadku kardynała Wyszyńskiego walkę z komunizmem w obrębie, że tak powiem, duszy poszczególnych katolików. To były oczywiście zarzuty w gruncie rzeczy niesprawiedliwe, dlatego że Kościół tu jakby dostosowywał się do atmosfery tych lat 60. i 70. i jakaś z jego strony, ze strony Kościoła, jakaś tu stawianie tu jakiejś bariery temu rozwijającemu się procesowi zbliżenia, byłoby oczywiście prawdopodobnie bardzo dla Kościoła bolesne i szkodliwe. Mackiewicz tego nie rozumiał i uważał, że właśnie Kościół jest tą, szczególnie tą instytucją,
która ma obowiązek zawsze mówić tak, tak, nie, nie. Mackiewicz jest także autorem co najmniej trzech broszur. Zagadek ciąg dalszy, Tres 2 oraz broszury z roku 1968. Mówi Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Wszystkie te broszury ukazywały się w bardzo niskim nakładzie i praktycznie nie są znane. Pytanie, dlaczego nie współpracował z Radiem Wolna Europa? Sądzę, że należałoby to pytanie odwrócić. Dlaczego Wolna Europa nie współpracowała z Mackiewiczem? Bo to przecież nie było tak, że Mackiewicz czy ktokolwiek inny mógł pójść do Wolnej Europy i powiedzieć: jestem Mackiewicz i chcę współpracować. Wydaje mi się, że powody są zupełnie oczywiste. Mackiewicz z uwagi na poglądy, jakie głosił, był na indeksie, był pisarzem de facto zakazanym. I sam Mackiewicz napisał taką broszurkę, mówi Rozgłośnia Polska, Radio Wolna Europa, gdzie ona zresztą była reakcją na uprzedni atak ze strony Jana Nowaka. Co ciekawe, że Mackiewicz tłumaczył tam filozofię polityczną, czy też linię polityczną Wolnej Europy i tłumaczył ją jako wykładnię ogólnej polityki amerykańskiej wobec bloku wschodniego. Jak sądzę, w tym się nie mylił, ponieważ inne cele przyświecały założeniu tej rozgłosi na początku lat 50. i te cele później się zmieniały stopniowo w miarę zmiany koncepcji strategicznej Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy od rollback do odprężenia i do pierestrojki. W roku 1984 ukazują się dwie książki Barbary Toporskiej i Józefa Mackiewicza. Droga Pani, zbiór wspomnień i szkiców z lat 40. oraz Fakty, przyroda, ludzie. Były to ostatnie książki Józefa Mackiewicza opublikowane przed jego śmiercią. Jego kampania w jego książkach przeciwko Legionom, przeciwko Piłsudskiemu, przeciwko AK, przeciwko Kościołowi, przeciwko Solidarności. To było wszystko prowokujące. Przy tym był paradoksalnie bardzo popularny. Mianowicie, jak Grydzewski zrobił ankietę wśród czytelników, wiadomości, kto jest najpopularniejszy pisarz, Mackiewicz, Stanisław i Józef byli na pierwszym miejscu. Z kandydaturę Józefa Mackiewicza do Literackiej Nagrody Nobla wysunęli slawiści z amerykańskiego Kansas University, a pomysłodawcą była profesor Jadwiga Maurer. To było w roku 1974. Z tym, że rok wcześniej, w roku 1973, ukazał się w szwedzkiej prasie obszerny artykuł, którego autorem był Aleksander Militz, który również sugerował zaproponowanie Mackiewicza do Nagrody Nobla. Notabene porównując jego twórczość nie bez podstaw z pisarstwem Sołżenicyna. To było już prawda po tym, jak Sołżenicyn dostał Nagrodę Nobla w roku 70. Ja przeglądając niedawno teczkę, w której mam artykuły dotyczące Mackiewicza, natrafiłem na taki tekst Wacława Zbyszewskiego O drodze donikąd. O tej pierwszej powieści Mackiewicza, kiedy on nagle pokazał się jako wybitny powieściopisarz. I Zbyszewski twierdził, że gdyby ta powieść ukazała się w języku niemieckim, albo nawet w rosyjskim, to Mackiewicz dostałby Nagrodę Nobla.